Przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi o potrzebie uzupełnienia planu strategicznego wspólnej polityki rolnej o środki krajowe. Niepewna jest przyszłość KPO, a rosnące oczekiwania Komisji Europejskiej trudno realizować, mając ograniczone finansowanie. Prace nad planem strategicznym wspólnej polityki rolnej toczą się od 2 lat. Na polską wieś w latach 2023-2027 ma trafić blisko 25 miliardów euro. Oceną planu na wniosek komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego zajmowała się Prezydencka Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski zwraca uwagę na przesunięcie środków z tak zwanego drugiego filara, czyli filara inwestycyjnego, na pierwszy filar. Między innymi po to, by podnieść płatności bezpośrednie, by w jakiś sposób wzmocnić to, co od wielu lat jest podnoszone, czyli chęć wyrównania do średniej europejskiej płatności bezpośrednich. Według deklaracji rządu dopłaty na poziomie co najmniej średniej unijnej trafią do wszystkich gospodarstw poniżej 50 hektarów, czyli tych małych i średnich. Przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa alarmuje jednak, że i tak środków na politykę rolną jest za mało. Brakuje też spójnej i logicznej koordynacji między europejskimi pieniędzmi. Tutaj Jan Krzysztof Ardanowski podnosi, że wieś jest pomijana w unijnej polityce spójności. A KPO może okazać się pociągiem, do którego nigdy nie wsiądziemy. Zaznaczył, że to na barkach rolników spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe. Środki przeznaczane na wspólną politykę rolną w kolejnych okresach planowania są coraz mniejsze, oczekiwania są coraz większe. Trudno jest realizować rosnące oczekiwania Komisji Europejskiej, mając ograniczone środki, mówi Jan Krzysztof Ardanowski. Możliwości zwiększenia budżetu na realizację planu strategicznego nie ma. Kwota jest zamknięta. W ocenie przewodniczącego Prezydenckiej Rady do spraw Rolnictwa trzeba szukać dodatkowych pieniędzy w kraju. Jest tak potrzebna ta koordynacja działań z innych polityk europejskich i o tym trzeba też bardzo otwarcie i odważnie mówić, wsparcie ze środków krajowych. Rząd już takie wsparcie planuje. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że programy dla polskiej wsi, jakie zostały wpisane do KPO, będą na razie finansowane ze środków krajowych. W ciągu kilku dni Prezydencka Rada przygotuje swoje rekomendacje w sprawie planu strategicznego. Zostaną one przekazane do resortu rolnictwa.